Owce, wrzosówki. Jesteśmy w gospodarstwie agroturystycznym, majątek Rudka w Puchaczowie w województwie lubelskim, gdzie znajduje się stado owiec wrzosówek biorących udział w programie ochrony zasobów genetycznych. Stado liczy 100 matek. Jest to jedna z najstarszych ras rodzimych, występująca już od wieków w północno-wschodnich regionach Polski. W połowie lat 50. XX wieku polska populacja tych owiec zaczęła spadać z powodu wypierania tej rasy przez większe owce, które miały mniejszą plemność, ale dawały więcej mięsa oraz białej wełny, na którą właśnie było zapotrzebowanie na rynku. Populacja wrzosówek zaczęła drastycznie spadać. Stan taki trwał aż do 1972 roku, gdy Instytut Zootechniki dokonał zakupu w północno-wschodniej części Polski 130 sztuk maciorek i 10 tryków. Stado powiększono o 30 maciorek i 17 tryków wrzosówek z zootechnicznego zakładu doświadczalnego Instytutu Zootechniki w Balicach koło Krakowa. Cały ten materiał, 160 maciorek i 27 tryków, został zlokalizowany w zootechnicznym zakładzie doświadczalnym Instytutu Zootechniki w Siechnicach koło Wrocławia. Następnie realizowano od 2000 roku program ochrony zasobów genetycznych tej rasy oraz dotacje do hodowli pozytywnie wpłynęły na liczbę zwierząt. Wrzosówki to owce o użytkowości kożuchowej. Dostarczają doskonałej jakości skóry, bardzo cienkiej, jednocześnie mocnej. Dorosłe owce tej rasy ważą 35 kg, barony natomiast 50 kg. Są to owce drobne o cechach pierwotnych, występują w dwóch kolorach wełny, siwym i czarnym. Charakteryzują się stosunkowo wysoką plemnością, około 180%, i asezonowością rozrodu. Potomstwo wydają zwykle dwa razy do roku, najczęściej bliźniacze. Są to owce odporne na choroby, ich mięso przypomina dziczyznę. Obecnie często wykorzystuje się je jako żywe kosiarki.